Bardzo ciekawa walka się zapowiada i odnośnie tego obalania, Ewa jest wyższa od ciebie. Wyższa, tak. Cięższa. Dużo, tak. Jaka jest różnica wagi? No i będzie taka sama, no, musi zrobić 62 kilo, no, ale myślę, że tam ona chyba 64 normalnie, 65 waży. To nie jest duża różnica. No 3 kilo, no ale wzrost tak z 10-11 centymetrów na pewno różnicy. Większy zasięg rąk? Tak, no to na pewno, jak zwykle. No nic nowego, w każdej walce mam dziewczyny, które ja mam podobnie. Albo dłuższe ręce ode mnie, albo wyższe, także... Ja mam podobnie, też mam ten sam, podobny mamy wzrost, także mam szpilki, uwaga. Ja też. Ale ty masz w ręku. Powiedz mi, Kamiszka, to dla ciebie na pewno jest duże wyzwanie, ale nie ma takich momentów, że się obawiasz, co ja robię, mistrzyni w boksie? Nie, wiem ci, że nie. Nie, no słuchaj, no to jest wyzwanie, no zobaczymy. No. Limasti dała radę. No tak, no, ale Limasti też ma inne zupełnie warunki fizyczne niż ja. Ona też wygląda, wiesz, ona jest duża, ona jest wysoka, ona ma długie ręce. No ale no, nie, no będzie dobrze, słuchaj, będzie dobrze. Ja myślę pozytywnie, będzie dobrze. A podjęłabyś się walki z Limasti? Pewnie, że tak. Ja się nie, mogę się przytrzymać? Wiesz co, ja się nie boję wyzwań. Także nie ma problemu dla mnie żadnego. Chcę cię zapytać, jaka kobieta w MMA... W ogóle jakby pijana była. Dobra, no już. W sztukach walki ogólnie, jak się odnajdujesz jako kobieta? Kiedy jest ta... No bo wiesz, to jest męski sport, można tak powiedzieć. No jest. No powiem ci, że dużo tracę gdzieś tam na tej swojej kobiecości i mi to... No kurczę, no nie mogę, wiesz, sobie rzęs zrobić paznokci, jeszcze tam wyglądam po tych treningach taka, wiesz, zblazowana totalnie, więc to na tej urodzie się troszkę traci trenując, ale coś za coś. Ja sobie odbiję po waleczce, wjadą rzęsy, wjadą długie pazy, włosie. Ale mają niektóre rzęsy podczas walki robione? No ja powiem ci, że ja nie wiem, jak one to robią. Naprawdę nie wiem, jak można wyjść z takimi rzęsami do walki, bo to wystarczy jeden cios i przecież te rzęsy masz w oku. To jest masakra. No to już chyba jakiś amatorski totalnie poziom. A na treningi chodzisz bez makijażu czy w makijażu? No bez, ja w ogóle na co dzień chodzę bez makijażu. Dzisiaj jestem taki full make-up totalny, a codziennie chodzę bez makijażu. A ja chodzę w makijażu czasami. Ja w ogóle, mi się nie chce malować, wiesz? Krem nałożę, bronzer na gębę i heja banana. Nie chce mi się. Śliczna kobieta to jest bez makijażu bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o walkę z Agnieszką, to myślisz o swojej przeciwniczce? No ciężka rywalka. Dzisiaj w ogóle była bardzo Ewa spokojna. Żadnych dymów nie było. Jestem w szoku. Chyba musi ocieplić swój wizerunek, skoro taki przyjęła tutaj kurs. No bo jednak Ewa słynie z tego, że tam gdzieś te swoje szpileczki wbija. Tutaj pełen szacun do mnie. Ja byłam w szoku. Ja mówię, dobra, już przygotowałam się psychicznie. Mówię, będę odpierać te ataki, a tutaj w ogóle stypa totalna. No. A nie obawiasz się, że może przyjść taki moment, że rzeczywiście te szpile Ewa odpali? A niech odpala, ja się nie boję. Dasz sobie radę. Czekam na to. Jestem mistrzem ciętej riposty, zapraszam. Oczywiście, a z którą przeciwniczką najgorzej ci się rozmawiało podczas konferencji? Najgorzej? Chyba z Anią Andrzejewską. No ona też taka stypiara jest. No ja w ogóle tak, no. Ania Andrzejewska ma teraz konflikt z Laluną. Nie. Tak? A to chodzi o to, co zadzwoniła do tego studia? Też. No bo Ania na siłę chce walki, ona szuka walki. Nikt jej nie chce walki dać, nikt chce z nią walczyć. Słuchaj, ja się nie dziwię, bo jest sporą dziewczyną, ma ogromną siłę i po mojej walce z nią było widać tą różnicę w ogóle siły i gabarytów, więc no ja myślę, że ona długo nie dostanie walki. Nie Jak wiem, mocne jej ciosy są? Bardzo, bardzo. Ja się czułam, z facetem walczyła. Naprawdę, bardzo, bardzo mocno. Jest bardzo silną dziewczyną. Gdzieś tam ta kulturystyka, ta siła z tej siłowni została i z innych rzeczy, więc jest bardzo silną dziewczyną, trzeba jej przyznać i myślę, że naprawdę nikt się chyba szybko nie pokusi, żeby zawalczyć z Anią. Takie jest moje zdanie. A chciałabyś rewanżu z Anką? Kurczę, wiesz, że mogłabym się pokusić? Zupełnie inaczej bym to rozegrała niż
niż ale tak jak oczy teraz. Się zabłyszczały? Zabłyszczały się, bo jak debil wyszłam do tej walki. Nie pokazałam nic kompletnie. Dlaczego? No bo ona była do pokonania. Tylko po prostu... Każdy jest do pokonania. Tak, tylko po prostu szłam jak głupek z mordą do przodu i wiesz, i Kamiszka nie idzie. Ale i... która to była twoja walka? No trzecia. I po prostu się nie słuchałam trenerów, ale kurczę. Czemu nie? Myślę, że zupełnie inaczej bym to teraz rozegrała. I uważasz, że gdybyś posłuchała trenerów, to rzeczywiście mogłabyś się pokonać? Czy znalazłaś, oglądając tę walkę, jeszcze inny sposób? Myślę, że gdybym posłuchała trenerów i zrobiła taki game plan, jaki miałam, to tak. Ja po prostu stałam w miejscu, się chciałam bić, chciałam się napieprzać, co było najgorszym wyjściem dla mnie, bo po pierwsze Anka miała dwa razy dłuższe ręce ode mnie, ona nie ma ręce, ma chyba do kolan, ma tak długie łapy, że ja wchodziłam, ona tylko wyciągała rękę i ona już mi sięgała. I to chyba tylko z tym miałam największy problem, bo tak właśnie nie boję, żeby iść do przodu i dostać, tak? Tylko no, ten zasięg gdzieś tam zawsze robi swoje. No. Ale to jest bardzo dobra opcja. Fajnie. Ale da się pokonać z większym zasięgiem osoby? To można? Da się, tylko trzeba zrobić mądrze, a ja do tego mądrze nie podeszłam. A co wtedy byś zrobiła z tym dłuższym zasięgiem? Parter? Nie, przynajmniej bym kopała. Ja tam żadnego kopa nie wyprowadziłam. Nic, kompletnie. Nie próbowałam sprowadzać. Gdzie? No to jest w ogóle, wiesz, no gdzie ja mam fajny parter? No to jest w ogóle, ja nie wiem, co ja miałam w głowie, no. No nie wiem, no nie chcę się teraz tłumaczyć. Wygrać! Nie chcę się teraz tłumaczyć, po prostu wyszła jak wyszło, wygrała i tyle. No ale myślę, że długo rywalki nie znajdzie dla siebie, bo jest bardzo silną dziewczyną. Mi się wydaje, że coś na fejmie może się wydarzyć. Nie będzie walczyła z Laludą. Nie? Myślę, że nie? Nie. Ja jestem bardzo ciekawa. Myślę, że nie. Mam... Ale Laluna została bez przeciwniczki. Ale mam kontakt z Laluną, ona powiedziała, że ona nie chce z nią walczyć. Więc nie wiem, ktoś tu kłamie. Nie powiedziała mi, że będzie walczyć, ale jestem bardzo ciekawa, bo Laluna została bez przeciwniczki. Tutaj jest jakiś dym. Znajdą. No. A co sądzisz właśnie o tej sytuacji Laluny? Kurczę, wiesz co, powiem ci tak, nie wiem dlaczego wylał się na nią hejt za oblanie tego kolesia wodą, bo gdyby ktoś mi powiedział, że mam szczękę, bo to było takie, no to było perfidne, że ona ma coś z tymi zębami, tak? No to ja nie wiem, czy ja bym jego tą szklanką w ogóle nie rzuciła. No właśnie, wiesz co, tak uważa. Jest inaczej, jak obraża cię kobieta, mam kobieta, kobiecie możemy sobie tam nawtykać, nie, ale nie. Facet? Proszę cię. No szklanka mogłaby zostać na jego głowie, nie? No nie, no, więc jakby to była moim zdaniem dobra reakcja z jej strony, no i tyle, no. Poza tym ona jest Słuchajcie, tak wszyscy hejtują, ale ludzie kochają takie kontrowersyjne osoby, kolorowe osoby, więc to jest, więc pomimo tego, że oni hejtują, oni chcą ją oglądać, oni chcą ją widzieć, więc to... I a zawsze tak było i będzie. Zobacz na Ferrariego, przecież Ferrari robi dokładnie to samo, tak. Nie? Tak. Też go na początku ludzie tam hejtowali i tak dalej, oni go teraz kochają wszyscy. To jest normalne. Ona jest bardzo kolorowa, tak, jest bardzo inna, charyzmatyczna. Jest przede wszystkim inna, tak. Chyba nie ma w ogóle takiej osoby w branży wśród influencerów. Jest bardzo charakterna, to fakt. Bardzo. Tak. No ja jestem właśnie bardzo ciekawa, chciałam zobaczyć jej walkę, bo widziałam jej treningi i naprawdę widziałaś jej treningi. Ona ma dobry boks. Ona ma dobry boks, no. Ona też tam trenowała coś dłuższy czas ten boks, z tego co wiem. Także no może być ciekawie. Widzisz, tak się wydaje i jestem bardzo ciekawa, jaka będzie przeciwniczka. A wracając do twojej walki, jak przygotowania? Ciężko. No ciężko. Powiem ci, że ciężko. Nie chcę mi się... Ile razy w tygodniu? Dwa razy dziennie. No, ale nie chcę mi się takiego, no zmęczona już jestem, ale zobaczymy. Będzie wjazd w te nóżki. A robisz sobie taki moment, że odcinasz się i mówisz dość, żeby zregenerować ciało, duszę? Nie, właśnie pracuję na zmęczeniu, to jest najlepsze, bo to się potem przykłada w walce. Jak pracuję na zmęczeniu, to potem w walce będzie lepiej, więc muszę przezwyciężać te swoje zmęczenie. Demony. No. Demony demonami, a który jest najgorszy? Wszystkie, które są złe. Złe?
No. A niektóre demony można zamienić w dobrego. No tak, wiesz, tylko to jest naprawdę, to jest ciężka praca, wiesz, ludzie, najgorsze jest to, że ludzie widzą gotowy produkt w oktagonie, czyli że wychodzimy, bijemy się i tak dalej, ale to, ile my pracy wykonujemy, kasy zostawiamy, no, tak? I zdrowia też, to jest druga sprawa. To jest naprawdę, przynajmniej ja naprawdę ciężko trenuję. Może gdzieś tam tego nie pokazuję w oktagonie, tych moich umiejętności, ale no nie wiem, no czasami tak jest, że nie wiem, robi się świetne sparingi, świetnie się trenuje, a wychodzisz do ringu, do oktagonu, jest kupa i nie potrafisz nic pokazać, nie? No to bo, nie wiem, bo stres, bo się nie słuchasz trenera, bo no nie wiem co, no nie wiem. Tak bywa. Tak bywa. A powiedz mi proszę Cię, jeżeli chodzi o Artura, no. Co on myśli o tej walce? Że dobrze, że podjęłaś się tej walki? No, czy... on powiedział, że w ogóle oszalałam, ale... ale... No, jak zwykle zresztą. Tak, no ale no, mówi, że ciężko bardzo będę miała, ale wie, że ja łatwo się nie poddaję, więc myślę, że to będzie bardzo dobra walka. No. Artur... boksie pomagać ci, bo... Wiesz co, czasami robimy tarczki, a tak to nie trenujemy razem, bo nie mamy kiedy, bo Artur się przygotowuje do swojej walki, do swojej i brakuje nam też czasu. No. A oglądacie czasami walki jakieś wspólnie? Tak, takie duże, jak są na przykład Fury ostatnio walczył z White'em, walka Mistrzostwo Świata, no to oczywiście, to tak, oglądamy te największe. A UFC? Rzadko, ale staramy się. Gdzieś tam nasi znajomi walczą, Jan Błachowicz, czy tam Karolina, czy Gamrod, no to tak, no to wiadomo, oglądamy. No Asia jak walczy też, no wiadomo, Polaków, tak? Tak. Ja mam nadzieję, że walka będzie wygrana. Nie zatrzymujecie, bo wiem, że czeka dużo osób jeszcze na ciebie. Najchętniej nam uciekła gdzieś sobie tam boczkiem. Nie, jeszcze troszeczkę. Uwielbiamy cię, zostań z nami. Wiesz, to chyba jest taki czas, nie? Że ciepło się zrobiło i jesteśmy po prostu przemęczeni. Tak, pod kołderkę się schowali wszyscy. My dziękujemy wam ślicznie. Będzie się działo. Ania Andrzejewska, Ewa Brodnicka i Kamiszka. Tym razem Ewa Brodnicka. Ania była już? Może jeszcze będzie rewanż. Dziękuję bardzo.